Halo, dzień dobry, witam, witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2022. Jak widzicie dzisiaj, choć Baron akcja bawełna, ale to nie, ja sobie wypożyczę jeszcze trzeci kombajn do bawełny, bo dwa zbierają. Bo widzę, że dość wolno to idzie. Niby jeżdżę te 20 na godzinę, ale dość wolno to idzie. Ja chcę zobaczyć teraz, jak on tą belkę wyrzuci. No i przy okazji, dzisiaj jest listopad, od razu mówię. Zaraz będą grube pieniądze na koncie. To bardzo grube. Dobra, wypluwa belkę. Ha, czyli on się zatrzyma. On ją wyrzuci. I wtedy dopiero będzie jechał dalej. To dobrze. Tutaj jest jakiś... Jakiegoś umiaka mi zostawił, no ale... Czemu tak nawracasz? Co on robi? Co ten kurczę robi? Nie gadaj, że on to schodzi. Albo się koledzy trasy po... Dobra, nie wiem co tu się stało aktualnie. Że przez to, że on tą belkę wypluł. Nie wiem co tu się stało, ale... Okej. Skład gleby sobie zobaczymy. Nie gadaj, że to znowu jest do wapnowania to wielkie pole. To robi się interesująco, ale widzę, że on jedzie dookoła i mu przybywa tego wapna, więc o kurde. Dobra, oni sobie tutaj będą zbierać tę bawełnę, a ja idę sobie szybko na samym wstępie do mojego krasiora. Olej rzepakowy jest załadowany, ale tego oleju jest tyle, że ja tu jeszcze 10 razy przyjadę. Znaczy, no może nie 10, ale... Dobra, sprzedawaj ten olej. I jak to wygląda? Dobra, w tym czasie w sumie co się ten olej sprzedaje, to ja sobie pojadę z mlekiem na moją mleczarnię. Bo jest 48 tysięcy, więc zrobimy półtora kursu jeszcze. Tu jest. On już jest odpalony, bo widziałem, sprawdzałem sobie, patrzyłem sobie na inspektorze. No, a ile on tam jeszcze tego oleju rzepakowego ma? 23, 20 ton jeszcze. Czyli 20 tysięcy litrów, jak to woli. No, ja sobie jadę na mleczarnię z tym. Właśnie tutaj. Tutaj się to zlewa, tak? Tak. Dobra, niech on sobie to zlewa. Albo nie, w sumie pojadę sobie napełnić i dopiero wsiądę sobie do... Wtedy do klasa. Niech mi się to napełnia, oni sobie tutaj dadzą radę. No już jest 200 tysięcy na koncie. Więc ja z tego samego oleju prawdopodobnie spłacę cały kredyt. Bo jest, no, 1 600 000, no dobrałem, dobra, przyznaję się, dobrałem sobie 600 tysięcy. Bo ciągle coś potrzebowałem na odcinek. No 250 za sprzedane produkty dało. Więc ładnie dało. No 250. 500. No mówię, ponad milion samego oleju rzepakowego. Później po sprzedaży oleju rzepakowego sobie przywiozę całą wełnę do mojej, jak to się nazywa? Przędzalni, o. A teraz się garnę z w sumie jajcami, bo jajca też mają cenę, bo jest listopad. Nawet na ceny już nie patrzę. Bo i tak wiem, że w listopadzie jest największa cena jajek. Zawsze była. Ale dla pewności sobie jeszcze sprawdzę. Znaczy, no ja wiem, że jest, ale chcę wam tylko pokazać, że jest. Że się nie mylę. Jajca 4200, no. A olej rzepakowy w sumie nie patrzyłem, nie jest. Za 6150, no. Dobra, zaciągaj to te jajca. Raz, raz. Trochę tych jajek jest tutaj do wciągania, więc... Trochę tych palet jest tutaj, więc trochę będzie to wciągać sobie ten autolodzik. Ale spokojnie, mamy czas. A ja sobie w tym czasie w sumie wynajmę sobie jeszcze jeden kombajn do bawełny.
Też sobie zrobimy prędkość stop speed 20. Bo to nie ma być realna seria, tylko ma być szybko zebrane. Dobra, to tu, to tu. To tu, to tu. Trzeba trochę przegarnąć. Dobra, i wiecie co? W sumie w tym czasie, zanim ja to sprzedam, to w sumie było widać na tyle tego. Ile tego jest? Zanim ja sobie to sprzedam, ja sobie tutaj na 9 puszczę już kombajn. Wiadomo, zawsze to już tam przysłowiowe 2 metry więcej będzie ukoszone. Nie, no przynajmniej 9 mi dookoła objedzie kolega. Na 2 razy. Więc chociaż tyle dobrze, nie? Dobra, trzeci punkt. Wszystkie jajca załadowane? Żeby nie było lipy. Nie ma wszystkich jaj, dobra. No ale 20 tysięcy litrów jajek dało. Zawsze piszę, że ma za dużo palet. Takie jajca są, że osiągnąłem nawet w ogóle limit wszystkich palet, jakich jest możliwe w tym grze. Więc no super. A mogę tego z fabryki nie wyciągać. Dobra, ale jajca to szybko się sprzedam, bo to tylko 18 było. 1000 litrów. Ale 18 razy swoje. No to się pieniążki będą, nie? Jeszcze w sumie na koniec odcinka wam to pokażę. I teraz szybkie klikanie kredytu. Już jest 150, już jestem 150 tysięcy na plusie, a wynająłem maszynę za 140 tysięcy. Dobra, na razie niech sobie zostanie te 10 tysięcy. 74 tysiące za same jajca, nie? I to jest coś pięknego. Teraz tu się teleportuje. Tu jest w ogóle rzeźnia z tymi paletami. Ale wjadę sobie na tą drugą fabrykę. No, już jest pełno. Już się palety pojawiły tam z tamtej fabryki, bo tam nie wyciągnąłem do końca, wiadomo. Bo nie było miejsca. Dobra, i tutaj sobie wrzucam dalej, żeby się sprzedawało. I tak w sumie będzie dobre, może pół odcinka nie, ale tak będzie wyglądać. Ale zanim to się sprzeda, to teraz tak, teleportuję się szybko na sklep. No, bo sprzedaję dzisiaj Rosselmasza i swojego małego Maseja z beczką. Bo nie są te ciągniki, znaczy ten ciągnik nie jest mi potrzebny i kombajn też nie. Bo kombajn jest za mały, a. Dobra, 21 tysięcy za header. I zaraz ten masz na 139 tysięcy za 16 godzin pracy. No więc elegancko, 160 tysięcy jeszcze zarobione. A tutaj Masajek to akurat dużo u mnie nie robił. No tylko godzinę przerobił. W sumie tylko 2 razy chyba nie na odcinku byłem. Dobra, beczka za 5 tysięcy, a Masek za 30, więc no, dobre pieniążki. Dobra, tam się jeszcze sprzedaje, więc się garnę szybko smykiem. A nawrócę się tutaj u krów na pastwisku. Fajne jest to, że jest w ogóle zjazd. Fajnie jakby tu jeszcze wyjazd był gdzieś tutaj. Wtedy bym się nawracać, no ale wiadomo. To normalny wiesz, że na pastwisko do krów, żeby sobie mleko zalać. Tylko Kacper, bo kto inny. Ale widzę, że. O! Trochę tych belek będzie, bo już jest 3 bele są na tym polu. Tam też pewnie ma ze 3 bele. No to już 6 belek. Jakby było 70 bel, pewnie się nie uda, no ale. O, i od razu się. A, ja wiem, dlaczego za dużo palet wyskoczyło, bo od razu się palety z masą
O, właśnie. Palety z masłem. Właśnie. Dobrze sobie przypomniałem. Masło. 2900. W grudniu niby. No ale to już będzie poza odcinkiem, to sobie sprzedam, nie? Ale wiecie, o co chodzi. Tutaj są trzy już belki. No bo tu jest jedna. No tu są trzy belki, no to 60-30 tysięcy bawełny. A bawełna jest po 6... Czy po 4 tysięcy? Nie wiem, na tyle. Po ile jest bawełna? Ej, po ile jest bawełna? No ale nie, no to będzie na tkaniny wszystko przerobione, więc... A tkaniny są za 11 tysięcy w maju. W kwietniu. Za 12 w sumie. Ale tak z ciekawości chciałem tylko sobie zobaczyć, po ile jest bawełna. 4 tysiące, no to w sumie 120 tysięcy po belce, tak? Nie, bo czekaj, bo to jest 10. Nie, to 40 tysięcy, dobra. Czemu 120 tysięcy? Jak ja to policzyłem? Przecież belka ma 10 tysięcy litrów. No to są te mniejsze belki. No to jest 10 tysięcy litrów. No to 10 razy 4 to 40 tysięcy za belkę. O, tu też chyba wapno. Czy nie? Nie, tu nie ma wapna, dobra. Bo tu widzę, że obierzę dookoła i nie ma wapna. Tylko tu jest wapno, więc to będzie gruba akcja na wiosnę. Dobra, co ja mam zrobić? A, bo tu się sprzedało. 450 tysięcy. Już jest na koncie, a gdzie to jeszcze dalej? Przecież ja ten kredyt cały sobie spłacę z olejem, mówiłem to. Masło sobie jutro sprzedam. Dobra, ładnie wsiągło 18 tysięcy. Oleju. Tutaj to jest burdel w ogóle z tymi paletami. Już nawet trochę zaczęło lagować po tych paletach. Ale dobra, kolejne 40 tysięcy, czyli już w sumie trzecia partia. Czyli 120. No dobra, nie chcę się z tego liczyć. No ale tam chyba 450 ton przerobiłem tego rzepaku. Czy tam nawet 500 ton było rzepaku, jakoś tak. Chyba z 500 ton rzepaku było przerobione, więc. Więc dość dużo tam było tego rzepaku z przerobione z tego sklepu. Ciekawe, czy uda mi się cały kredyt spłacić. No ładuję to w kredyt, żeby już nie mieć problemów, tak? Bo jednak odsetki to są odsetki, no. Tutaj 2000 za ziemię, no to dobra, okej. Ale mnie interesuje bardziej odsetki od pożyczek, gdzie te koszty wody to mnie nie interesuje. O, 5000 dziennie odchodziło, nie? 5000, no jak teraz będą odsetki 0, no to w sumie będzie trochę większy plus będzie. Dobra, 60 tysięcy jest na koncie. 65, no dobra, to mogę kolejne pieniążki spłacić. Dobra, kolejne 20. Dobra, nie, no poczekam sobie, aż będzie kolejny kurs, żeby sobie spłacić ten kredyt. Ale coś pięknego, nie? Jeszcze TMR mogę nasypać sobie do krów. A czy będę musiał sobie nasypać na listopadzie, ale to wiadomo. To po odcinku, jak już będzie sobie bawełna się ogarniać. Jak zbiór bawełny będzie się ogarniać. To w międzyczasie będę mógł sobie ogarnąć sprzedaż. Sprzedaż. Co miałem ogarniać? Coś miałem ogarniać, ale nie wiem co. Coś powiedzieć. A, TMR do krów wozić. No bo tam jest. Czyste zero. Albo całe zero, jak to woli. Tutaj w ogóle tych palet leży od cholery. No to wiecie, było z fabryki wyciągane i było szybko przerzucane dalej. No to się tylko produkowało. Dobra, niech to sobie zaciągnie te palety. Obojętnie jaką, byleby zaciągło. Żeby było pełne, żeby się już sprzedawało. O, najlepiej te palety zostają tutaj na... Poważnie tak licho te palety pozbierało.
Dobra. O, ale wygiło. A, bo trochę się trafiłem. Jestem trochę bardzo źle. Dobra, niech się sprzedaje. A ja idę sobie na tą fabrykę w sumie. Sobie trochę ogarnę te palety. No bo tu jest 10 tysięcy litrów jeszcze. Znaczy, no 800 zostanie, bo wiadomo, nie da się. Nie da się wszystkiego wyjąć. Więc 800 zostanie. Cztery palety jeszcze powinno się pojawić. Dobra, tu są wszystkie wyzbierane stąd. O, tu już jest dwie przyczepy jak nic. Trochę je tylko przesunę. Żeby je dało się złapać, bo nie wiem, na tym triggerze jak są, to on tak nieraz ciężko je złapać. A jest w ustawieniach takie coś jak liczba bel? A, stworzone bele 10, dobra, bo to liczy pod te belki, dobra. No to 10, a też 65 belek jakbym miał? Znaczy, no się pewnie nie uda, no. Bo wiadomo, chodzi mi o osiągnięcie. Bo tam chyba jest się... O, tu jest ten wózek do tego. Bo chodzi mi o osiągnięcie. Z bawełną. Dobra, pusto. 308 tysięcy znów do oddania do banku. No dobra, przejadę sobie tak. Szczerze mówiąc, to zbyt wiele tego nie ogarnąłem. Dobra, jak trzeba. Będzie to tak, będę trzymał te palety. A, bo to w ogóle nie tą paletę ciągło. A, bo to nie zbiera, bo... No właśnie. Nie zbierało, bo autoload był wyżej od tego. Ja pierdzielę, i tych palet jeszcze jest. Kolejnie 40 tysięcy wyboża, a tam jeszcze jest tych palet. Jeszcze jest co łazić, więc... Wiedziałem, że te beczki tu stoją, no ale jakoś tak nie wiem, czemu nie wjechałem. Dobra, krowy, nie krowy, tylko kredyt. O to mi chodziło. Dobra. Już 1 200 000 na koncie zarobiono dzisiaj. Jak to będzie, chyba ty tu sprzedasz olej za 2 miliony. No oczywiście 70 tysięcy sobie odejmę, tak. 70 tysięcy sobie odejmę, bo tam było jajek z 70 tysięcy. Nikola tyle ma załadowane, dobra. Dobra, teraz tu poczekam, bo zostało 15 tysięcy. Jak będzie kolejny kurs, to sobie. Jak będzie się sprzedawać kolejny kurs, to sobie ogarnę. Co tu tyle much? Nie wiem. Tak sobie wiadomo. Ciekawe, ile tak ogarnę z tego punktu, co stoję. Ale widzę, że chyba cały nie ogarnę, właśnie tak sobie myślałem. Dwadzieścia siedem, coś wolno zejdzie. 28 dopiero.
36, 40, dobra. Jeszcze jeden kursa co leciutko będzie. Może nawet jeszcze coś zostanie. Nie kolejny. Jeszcze jeden. No widzicie, ile już się tu teleportuje. To nie jest takie szybkie, chyba się wydaje, ta sprzedaż. Niby mam ten mod, żeby się teleportować, no ale. Ale widzicie, jak to idzie. No i teraz w sumie nawet pokazałem, dlaczego lepiej wjechać na pastwisko, sobie zrobić kółko, niż cofać. No, było widać w sumie przed chwilą, co się stało. A gdyż rządy ma jeszcze dwa przejazdy chyba, tak? Tak, bo on ma... A nie, to jedna godzina, dobra. Nie, ostatni przejazd teraz rozjechał. No i dobra. Zleję sobie to mleko tutaj do... Do mojej... Ja... Mleczarni, no kurde, zapominam słów dzisiaj też. Dobra, włączę. I zrobię sobie upgrade. A na dwa razy sobie zrobię. O, bo czemu nie? 81 tysięcy litrów mleka, więc spoko. A ja idę sobie ogarnąć mojego cosplaya z bawełny. Dokładnie tego. Ile żeś zrobił belek? 5 bel zrobiłeś, ok. Dziesięć sześć metra. Powinienem się na moście zmieścić, bo... Mówię, powinienem się zmieścić na moście, bo ten... Bo przecież Trionem przez was przejeżdżałem, tak? A Trion też miał 10 metrów header. Czy tam 10,5. Ale chyba 10 miał. A to jest 10,6, więc... Powinienem się zmieścić, a jak nie, no to... Nie wiem, że się... Przeteleportuję przez ten most. I prawdopodobnie nie będę mógł się złożyć. Pytanie. No właśnie, nie przejdę. Czy przejdę? Ty, może przejdę. O, tak kurde, ten to już. Ten na styk, nie? To dosłownie, bo Trion miał jeszcze trochę luza, a ten to tak. Można powiedzieć, że nawet by tarł ten murek. Ale da się. Jakby nie było, da się przejechać. Dobra, puszczę go sobie trochę na to gorsze pole. Muszę zobaczyć, czy na pewno tu nie ma wapna. Ale nie ma, dobra, bo ja wcześniej to widziałem. A ty ile kolego zrobił? Jestem już 7 bel zrobił. O, proszę. A ja idę tutaj, bo jeszcze, wiadomo, olej trzeba sprzedać. Tararara. Tutaj jest olej. A ile jest minut? 24 minuty odcinka, a ja nawet jeszcze nie wsiadłem do kombajnu do bawełny. Żeby sobie powiedzieć. No ale dobra. To są ciekawsze rzeczy niż zbiór bawełny. Na przykład taki sprzedaż rzepaku, oleju rzepakowego. Dobra, cofnąłem, więc tam parę palet jakiś powinien sobie zebrać. Mówię, to jest strasznie licho to jest zrobione, bo znaczy, to jest taka rozmaja wina, bo autoload jest wyżej niż są faktycznie, niż palety są. To się przyznaję, to jest moja wina. To nie jest wina gry. To nie jest wina tego modu czy coś. Ale 40 tysięcy. No mówiłem, że jeszcze coś zostanie, więc kurwa. Znaczy, kurde. Więc jestem bogaty, jestem bogaty.
W sumie tak na dobrą sprawę, jak teraz patrzę, to tak naprawdę to dzisiaj będę miał 0 na koncie. Znaczy 0, nie będę miał 0, no bo kurde, przecież jeszcze kredyt. Znaczy kredyt już jest spłacony, o właśnie o to mi chodziło, że kredyt jest spłacony, czyli teraz wszystko, nadwyżka to jest już to, co teraz już jest sprzedawane, to już jest tam, moje konto, znaczy no jeszcze 30 tysięcy. Dobra, teraz to już jest wszystko na moje konto. Teraz już jest na moim koncie, więc. Teraz już tylko akcja. Kosiarka, no bo przecież kosiarki nie mam. Tego trzeba zacząć, że kosiarki nie mam do trawy. I kombajn, nie? No bo przecież sprzedałem jednego, to przydałoby się kupić drugiego. Przydałoby się coś zaraz ten masza kupić. Nie będę mówił głośno, co? Bo to jest dla was tajemnica. Teraz? 19:36. Właśnie? Dobra, 2000 jeszcze. No i dobra, olej rzepakowy sprzedany. Jeszcze kurde jedna. Jeden kurs? Nie wiem, nie liczyłem tych kursów nawet, poważnie. Bo już po pierwszych czterech kursach się zgubiłem. Bo tyle tego było, że już nawet nie liczyłem tego. Mówię, ja już po pierwszych, można powiedzieć, trzech kursach się zgubiłem. Nie no, poważnie, nie wiem ile było. Ale teraz serio mówię, teraz naprawdę nie wiem ile było tych kursów, ale to dość dużo ich było. Super, że zaciągnęłem jakąś inną paletę tam z drugiej strony. A nie tą, co miałem w rękach. No może i tak, no. 18 tysięcy litrów już jeszcze jest. Jeszcze, no jeszcze więcej, bo tutaj jeszcze zostały palety. 19 tysięcy. Tu jeszcze jest paleta jakaś. Tu pod kołami nie ma żadnej palety. No tu są jeszcze. Tu są jeszcze dwie. Wciągnęła je? Jedną wciągła, ale drugiej nie. Dobra, chyba więcej nie ma. Jeszcze sobie zrobię taki trik, że pokażę sobie lokalizację palet dla pewności. Czy na pewno wszystkie zabrałem? Włącz. O, patrz. Tu jest jakaś paleta. Sobie widzę, co to jest? Nie też. Gdzieś tutaj jest paleta. O, patrz, widzisz? Właśnie o tym mówiłem. Że włączcie sobie tak dla pewności tę lokalizację palet. Teraz wiem, że tu żadnej palety już nie ma. No tutaj to wiem, że to są modowiec. I tutaj, że to jest masło, to wiem. Ale tutaj żadnej palety już nie ma. Więc jadę sprzedać te 23 tysiące litrów. I zaraz sobie zawiozę też od razu wełnę. Żeby na gospie nie leżała. Pół przyczepy, no to 100, 125 tysięcy będzie jeszcze. To będzie te 2 miliony, czy nie będzie? No to kurde, prawie 2 miliony będzie. 2 miliony samego oleju, no to jest hit. To jest hit. A jeszcze pokażę wam zwierzęta, jak wygląda stan moich zwierząt. Obecnie 60. I za 2 miesiące będzie ich więcej. Będzie 120, więc krów będzie za
Też 2 miesiące. Też 2 miesiące będzie ich. 240, 80. 100 krów już będzie. Kiedy już będzie 100 krów, to już będzie dość duże takiego mlekosza. No, 150 tysięcy. I teraz jak to wygląda? No, zaokrąglić można w sumie na tytule do 2 milionów. Ale w sumie 1,9 to bardziej brzmi. Mówi. Halo. Skrzynki. Po co? Laborator się bez. No to ja wiem, że tam coś jest. Wiem. No to bez kluczy iść. Mhm. Domu nie musi dogadać, bo nic nie będzie zasunięte. No przecież wiem. Dobra. Na razie. Okno ma zamknięte, zasunięte? No. Dobra. Tam te skrzynki. Nie warto. Znaczy, później pójdę po odcinku. No kurde, mówię, pół godziny odcinka. No, tak sobie przed odcinkiem myślałem, że zanim ja to sprzedam i będę chciał coś pokosić, to będzie za... To będzie. To wyjdzie około... No to wyjdzie godzinny odcinek. Może zrobię ten godzinny. Zobaczę, pomyślę. Dobra, wciągnij tą wełnę. 11 tysięcy litrów wełny. Oczywiście teraz wełny będzie więcej produkowało się przez tą nową zagrodę, bo tam jest ich 600 krów. Krów. Obiec 600 wejdzie, więc. A jak jest 600 owiec, no to już produkcja będzie szła. Wełny. Dobra, niech sobie to wciągnie. A ja idę sobie pokosić bawełnę. Czemu on tego? Tej beli nie zrzucił. A, dobra, jednak rzucił. Nie mówię nic. Po prostu nie chciał pewnie tak jakoś. O, nie wiem. Ile ma? 7 bel. Tamten też ma. Tamten ma chyba z 10, no to jest 17 bel, tak? O, patrz, ten już skończył. Dobra, to nawet dobrze, że skończył. Bo dzięki temu, że skończył, będę miał kombajn do bawełny. Wolny. A nawet nie wiedziałem, że to tyle czasu zajmie. Nie, no, belki leżą, więc... Teraz zobaczę sobie na ile ja tych bel zrobił. Tabela się chyba jakoś tam zawiesiła. Ale 6 belek zrobił chyba, tak? Albo 5. Tak, ona się zawiesiła po prostu. Nie wiem jak, ale się zawiesiła. 5 bel, no to 5, 50 tysięcy litrów bawełny, 53 tysiące w sumie. Z takiego pola może być. Życie jak bajka z serce. Knajka. To ma 11,5 metra chyba ten header. Header przystawka. Czy 30 jest daleko? Dobra, przeteleportuję się w sumie. Żeby to było szybciej. Dobra, w sumie może być od tej strony. Ale kwadratowej mapy to ja nie lubię. Nie wiem czemu, ale nie podoba mi się ta kwadratowa. Wolę sobie tą, można powiedzieć, okrąglejszą. Dobra, zbieramy tą bawełnę. Dość szybko to leci. A bel? Mogę sobie nawet zobaczyć, ile tych bel dało. Ale to wielkie pole do wapnowania, więc... Tutaj nie ma wapna na szczęście, z tego co widzę. Bo się tylko tekstura niszczy. A ja w ogóle zapomniałem tych pól nawieść. Dobra, zrąbałem. Bo ja zapomniałem o tych polach w ogóle.
Chyba dzisiaj czas przewijałem, a zapomniałem o tym, żeby te raz, dwa, trzy, cztery pola nawieść. No dobra, będzie trochę niższy prąd, trudno. Mówię, kurde, no to 22 belty. To byłoby będzie. Wiadomo, ja taki kombajn do bawełny sobie jeden kupię. Na pewno, 900 tysięcy, pewnie będzie stać. Znaczy, no, o, 300 tysięcy mam sobie dla mnie teraz, w tym momencie. A jest listopad, a jeszcze będzie grudzień, to będę sprzedawał masło, będzie kolejna pieniądz, kolejna kasa. Nie kolejna pieniądze, tylko kolejna kasa. O tym będzie. Dobra, 23 belki są. Kurde, zrąbałem, faktycznie zrąbałem. Bo zapomniałem o tej polu, żeby to nawieść. Zaraz widać, że trochę słabiej sypie, no ale... Ale można powiedzieć, że połowę osiągnięcia będę miał zrobione. Tam wymaga chyba 75 bel. Jakoś tak. Tak mi się wydaje chyba, że 75 bel. Czy tam 40, jakoś tak. Nie pamiętam. Ale wiem, że czegoś 75 było, ale to chyba trawy 75. Tak mi się wydaje. No ale dobra, damy radę. No damy, jak nie w tym sezonie, to w kolejnym się zrobi bawełnę. O, albo wiem, jak będę kupował nowe pola, to tam będę siał bawełnę. To jest dobry plan. Albo kupywać pola z bawełną. O. Nie wzrost, tylko rodzaje roślin. Akurat żadne pole nie ma bawełny, a tak zawsze było pełne tej bawełny. O, poważnie, tabelka się wywaliła w takim miejscu. No dobra. Nie ma problemu. Jeszcze lokalizację bel sobie na pewno jak będę zbierał, to będę sobie łączył lokalizację bel, żeby wiedzieć, gdzie te belki w ogóle leżą. No i ten cały tam pół pola skosił tej bawełny, z tego co widzę. O, teraz który to jest? F26 to jest ten. O, tu 46 jest, jeżeli pisze. No ale 2500 punktów zrobił, a ma 4800, no to połowa jest, połowa pola jest zabrana, to nawet nie widać po tym. No ten tu już prawie kończy, bo zostało mu tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć przejazdów chyba. I przejeżdża tutaj koło, jest na to drugie pole. Ten jak się przejedzie na to drugie pole, to tam już będzie dobrze szło. Ja na pewno sobie 34 to małe pole zbiorę, kombajnem ręcznie. Wiadomo, nie będę pchał. Dobra, stój. I teraz. Tak, piszę sobie 11,6. O, 11,6. Znaczy to tam 11,4 chyba pisało w opisie moda, czy tam 11,5. Nie wiem, a GPS wykrywa 10,6, to nie wiem czemu tak, ale... Ale widzę, że ja mam 11,6 ustawione na GPS-ie, to dobrze bierze. Znaczy na całą tą przystawkę sobie swoją bierze, więc... Życie jak bajka, można powiedzieć. Serce w klapkach Nike'a. Dobra, 8 ton w belce jest, więc jeszcze 2 tony i będzie. I będzie, będzie. Co będzie? No i będzie belka. Nawet to na 700.
No widać, że to dużo wolniej idzie, zbieranie. Bo no nie ma nawozu, no i tyle. Ale to jest nawiezione. A, bo to nie ma nawozu, bo tu sorgo było. A ja sobie, baron też zapomniałem nawieźć tego. Mówię, kurde, będzie pierwsza faza, to sobie nawiozę, nie? Ale tak jakoś wyszło, że zapomniałem. No bo ja godzinę sobie was szykowałem przed odcinkiem i tak... Tak, totalnie o tym zapomniałem. Dobra, zobaczę w sumie jeszcze w jedną stronę. Jeżeli będzie robić Żyda, to jednak 11-6 nie może być. Niestety nie będzie chyba mogło sobie być. Oj, teraz jak jest na pierwszej fazie nawożenia, to prasa zdąży się zamknąć. Coś chyba nie do końca te belki chcą się wypróbować. Tego co zauważyłem. Że one jakieś się dziwnie tu wieszają na górze. Dwadzieścia siedem belów jest. 28 w sumie. 28 prawie. Niby łapie, nie. Dwie, trzy belki od mnie poleżą. Ty, nie tragedia. Lecz, no tak, tam miałem sobie kurs zacząć, ale jak trochę się rozpędziłem i troszeczkę dalej zajechałem. Nie ma, to są już w samym starcie. A, widzicie. Bo kurczę sobie hamuje. On sobie przy wyplucie belki hamuje. Więc on tą belkę sobie wypluje. No spokojnie. Tylko nie wiem, co tu się stało, bo tu była trawa pomalowana. Ja to zasiałem w poprzednim odcinku. I no, nie wiem, czemu w ogóle to nie wyszło. Rozrośnie trawa mi nie pisze. Więc nie wiem, albo to będą się talerzówką przejechać. Albo pługiem, ale to w sumie talerzówka by wystarczyła, nie? Dobra, czyli on sobie przyhamuje. Zawsze sobie przyhamuje do tych 5 na godzinę i wtedy sobie widać, że maszyna ogarnie. A ile jest minut odcinka? 44. Dobra, bo Żyda robi. Nie, dobra, to jest za szeroko jednak. 11. 11.4 musi być. No, niby trochę wężej jest, ale zobaczymy. Trzysta tysięcy na koncie. Nie no, mówię, zbiorę tylko to 30, to pole numer 30, co teraz robię. I będę, wiadomo, kończył. Tyk, 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 tyk. A w sumie już września już oglądałem się.
Dobra, to na 800 będzie i dalej kawałek kolejny. W czwartek robiłem kiszonkę, okej. Okay. A coś dalej było? A, jeszcze beton był, dobra. W czwartek jeszcze beton był. Tydzień później. Tyk i tyk. W sumie dwa. A, i widzicie. Już, nie wiem, za szybko pojechałem albo coś i znowu Bela wróciła. Ciekawe, jak to wysłało. 36. Super, że to ogóle 30 września, ale dobra. O! Ole wleciała ta bela tam. Ale stoi. Nie, tutaj Żyda nie robiłem. A teraz robię Żyda? Nie, robię, bo nie widzę tekstury. Chyba nie robię. Nie, no niby całe zbiera, więc 11,4. Musi być dokładnie tyle. Zablokowany przez zabieg? Jaki obiekt? A on się blokuje, czy nie? Da rady? Nie, chyba nie da rady. Dobra, włączę sobie zwykłego pracownika na chwilę. Tyk. Wiadomo, to pierwsze kółko zawsze jest najgorsze, bo pełno drzew. To one też te maszyny nie mają gdzie nawracać. No, tutaj obok sobie pole ładnie obrobił. Dał radę. Dobra, druga bela w sumie będzie koło pierwszej beli, tak na to wychodzi. Czyli widzę, że zrobił kółko i ma ponad belkę. Więc dobra wiadomość, dobra wiadomość. Bardzo w sumie dobra wiadomość, że zrobił kółko i zrobił belę bawełnę w tym czasie. A widać, że kurs tutaj ma ten dobry metr zapasu, znaczy no metr, około metra. 0,7 chyba zapasu ma. Więc kurde ciekawe, czy do końca pola, czy tutaj do poprzeczniaka jak dojdzie, czy on zdąży nazbierać na belkę. Tak sobie trochę licha liczba mu się trafiła tutaj. A, nie da rady, no. Fajnie, jakby już sobie przyrzucił to i dawno belkę wypluł, no ale. W sumie pokażę wam, jak on to wypluła tą belkę, no bo czemu nie, no. Ciekawa rzecz. Ciekawe, czy w ogóle ten komu jest realny. Z takim przysadkiem, no może jest, nie wiem, w sumie. Nie interesowałem się bawełną w realu, więc. Dobra, 2300 już powinien przesypywać. Dobra, bo już jest pełno, a ja nie chcę, żeby on mi jechał po bawełnie. Chodzi mi o to, że ja nie chcę, żeby on jechał po bawełnie i jej nie zbierał. O. Tego przyniosę sobie tą belkę. Tutaj do tej belki będzie wtedy. Wtedy wiadomo, będzie łatwiej. Masz za dużo palety, ciul. Co się stało z tą grą? Czemu za duży palet? Przecież nie mam żadnej palety już, Hano. Wszystkie palety poszły z olejem. A może to się zbugowało?
O, właśnie, może się coś zbudowało. Czekaj. O, nagle się raz, dwa, cztery palety pojawiły. Czy są piękne? A, poważnie? To jest taki duży trigger, a tylko się tyle palet pojawia? Nie gadaj. No dobra, przyniosę sobie tą wełnę szybko. Bej. No, 2-4. Może powiedzieć, że 5 palów. Jak tam owieczki? Wełna 4000 jest tyle. Dobra, nie będę. Nie będę tego tykał już. Niech sobie to tak jest. Coś mi zarąbało. Pewnie cena wypożyczenia jakiegoś kombajnu obydwóch mnie wciągło. Bo nagle mi znikło 33 tysiące. Życie jak bajka. Kto do mnie pisał? O nie, wiecie ten sajetku. A może sobie zagram? Chociaż nie wiem, czy chce mi się w ogóle 52 minuty odcinka, no a to jak skończę, to będzie godzina. Albo ja wiem. Taratata. Te 1,5 godziny, a tu 30 minut zostało do przesunięcia. Nie, no na pewno 2 godzin się nie będzie przesyłać. To później się trochę szybciej ruszy. No przez to, że ja sobie 2 filmy naraz przesyłam, to też to tam obciąża. A ja chyba sobie teraz posiedzę. Ja wiem, co ja zrobię. A teraz sobie posiedzę na kompie. I sobie chyba nie będę ogarniał raczej. To sobie posiedzę i chyba porobię sobie odcinki z gier Crux, by mieć czysty profil. Bo jutro piątek, to wiadomo, nie? W sumie mogę zagrać. Sumie mogę zagrać. Mogę. Dobra, i mordo, nie trzymaj się. Nie wiem, 30. Ale tutaj drugiej wiadomości, że Baran nie będzie widział. Dobra, zbiorę to i zaraz. No, gdzieś tam jechałem 7 na godzinę i ładnie sobie belki zrzuciłem. Więc po prostu ja jechałem za szybko. Bo cosplay to wie się co zrobił. On sobie przyhamował do tych 5 na godzinę i ładnie sobie belkę spuścił. Teraz pytanie, czy ten jest tutaj po długości kosi jeszcze? No wiadomo, nie? Bo zostało mu tutaj długich 2-4 przejazdy, nic z tym co jedzie to 5. Skład gleby? Może być i skład gleby. Na wzrost. Dobra, ten tam na razie wszystkie belki. 1700? A, no to jest ten. To jest ten komuś. No to teraz będzie pierwszy omijak chyba robił, bo pierwszego omijaka zrobił, no bo nie zdąży tak szybko belki wypluć. Coś wiadomo, to jest kurczę, to sobie przyhamuje, więc. No zobaczymy. Ciekawie mi fest, co tam się stanie. Dobra,
pewno. Jedzie dalej. 2500. Jedzie dalej. Zdążył? Niby zdążył, ty. Nie wiem. Mówię, albo nie pamiętam, albo w tym osiągnięciu było napisane, że 30 bel, znaczy 40 bel, albo 70 bel. Nie pamiętam. Tarta-tam. Teraz już nie będę sobie strzelał, bo... Życie jak bajka, serce w klapkach Nike'a. Mnie to interesuje bardziej. 56 minuta. No, no to mówiłem. Zbiorę to, to będzie godzinny odcinek. Kurde, godzinny odcinek z Balerona, ty taką. Nie, tego małego pola już nie będę zbierał, bo to bez przesady. Aż tak to mi nie zależy na tym odcinku. Jeszcze 6 minut jeszcze dalej, to w sumie jest ważniejsze dla mnie. No ale dało tam CS-a, to mogę sobie grać, nie? Wyrąbane to. Bo i tak... Jak to się mówi? I tak nie umiem grać. Ale no, a przy okazji jak tam ping będzie, to tam wyrąbane. No ja wolę sobie filmy przesłać, no wiadomo, ten fleton na osadzie muszę przesłać, no bo to jest na jutro. Znaczy, no jak ja to nagrywam, to na jutro. A wy to widzi ta... Za tydzień. Czyli 16 chyba? Tak, 16. O kurde. To już mam głowę października, jak ten odcinek jest wrzucony. No a ciekawe, czy uda mi się ten cel osiągnąć. Dobra, ja idę szybko drzwi otworzyć. Co? Ja bym się pił jak doma, płacę, by trzeba poszło. A co? Te skrzynki. No a byłaś już, czy mam iść? Nie byłam. No dobra, to zaraz pójdę. A co tam w tej skrzynce jest? Nie wiem. No to zaraz pójdę, no. Nie wiem, ale. Gdzie? A, w ja? Znowu? Może i tak. A ile za 44 hektary dobra. No i dobra, mamy godzinny odcinek z Hojbalerem. Pierwszy, chyba nie ostatni. Dobra, i tak. Muszę to na dwa razy wziąć i tak. Ale jest 40 lat, dobra. Osiągnięcie nie jest zrobione, więc chyba 70 było. Albo 70, albo 75. Tylko teraz myślę, jak tą bawełnę posiąść na kolejny sezon. Nie wiem, muszę pomyśleć.
Rzeki. O. Pięć mi. W sumie dobry dla kurdy był. Dobra, się zajęta, ja kupię, nie? A przy to pojęciu będzie może sobie zasiać. Jak? Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa.